Aquapark Fala, mam już film z Aquaparku Fala, ale on był nakręcony w 2018 roku w czerwcu, więc 3,5 roku temu. Dziś, w styczniu, zimowo, byłem znowu w Aquaparku Fala. Dużo się zmieniło. Ten aquapark pokazuje właśnie, jak powinny się zmieniać aquaparki w Polsce. Czyli trzeba inwestować w atrakcje wewnętrzne. No nie oszukujmy się, w Polsce maksymalnie, w porywach, ciepło jest 3 miesiące, ale to też to naprawdę maksymalnie. Więc no coś tam zewnętrznego owszem może być, ale głównie trzeba się skupiać jednak na atrakcjach wewnętrznych. No i w Aquaparku Fala wzięli sobie właśnie to do serca i zrobili nową wieżę nowych 4 zjeżdżalni. I to nie byle jakich zjeżdżalni, bo naprawdę każda jest świetna i każda jest warta odwiedzenia. Numer 1 Anaconda, taka w miarę klasyczna. Z tym, że no nabiera się tam dość sporej prędkości, jest to pontonowa i tam nieraz ładnie zarzuca. To Thunder, moim zdaniem najlepsza, można też 4 osoby zjeżdżać. Są takie dwa duże spady, no taka najbardziej chyba hardkorowa z tych wszystkich, najfajniejsza moim zdaniem. Trzecia to Banzai, czyli z zapadnią. Niestety nie mam z tego filmiku, próbowałem parę razy, niestety nie pozwolono mi wejść tam z kamerą. Ogólnie nie jesteśmy tak, jak w Dubaju chyba, jak byłem w akwaparku, to byłem prawie że pionowo. Tutaj jesteśmy tak pochyleni nieco. No i z początku jest mimowolny spadek, a później po prostu sobie już trochę zjeżdżamy i wyhamowujemy, można powiedzieć. Też całkiem fajna, choć poza tym, nie no, no całkiem fajna, jak na taki aquapark. I ostatnia to jest Twister. Tutaj też jest fajna opcja taka, że mamy fajne efekty świetlne, a później w ciemności nagle przyspieszamy tak znacznie i wjeżdżamy w ten taki lej. I ten lej jest tak fajnie też podświetlony, że naprawdę takie ma się wrażenie, jakby się nagle znalazło, nie wiem, na innej planecie. Więc też fajnie. Poza tymi zjeżdżalniami doszło też trochę jacuzzi, doszły baseny solankowe z wodą słoną i tak dalej. Więc jest też basen zimowy na zewnątrz z ciepłą wodą, więc ogólnie naprawdę polecam.